Proszę Państwa, wznawiam po przerwie obrady sesji. Stwierdzam prawomocność obrad na 15 radnych. Obecnych jest 15 radnych. Przed podjęciem kolejnej uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii pani kierownik chciałaby złożyć wyjaśnienie odnośnie kwestii poruszonej na komisjach. Która tą ankietę przeprowadzała. Otóż lokalnie powinno być, że została ona przeprowadzona w maju 2018 roku wśród uczniów klas szkoły podstawowej od 4 do 7 oraz klas gimnazjum 2 i 3. W związku z powyższym bardzo proszę Państwa o zmianę w tytule tej ankiety, żeby już było poprawnie. Tak i tam w punkcie drugim w diagnozie Też. Dziękuję bardzo. Uchwała numer 3 łamane na 18 łamane na 18 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2019-2021 w gminie Frombork. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami oraz artykułu 10 ustęp 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 1030 z późniejszymi zmianami, Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata 2019-2021 w gminie Frombork, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Frombork. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę panią sekretarz. Pani Błaszkowa, jestem za. Fiuk Beata, za. Pan Gawłowski Jacek. Za. Pani Magdalena Jakubczyk. Za. Pani Janicka Anna. Za. Pan Karpowicz Bartosz. Za. Pan Kochański Tadeusz. Za. Pan Martin Robert. Za. Pan Pawluczuk Krysza. Za. Pani Agnieszka Ros? Za. Pani Rusnak Teresa? Za. Pani Urbanowicz Jadwiga? Za. Pani Longina Belki? Pan Marcin Zabłocki? Za. Pani Urszula Zebrzaska? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała numer 3 łamane na 19 łamane na 18 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 ze zmianami, artykułu 8 ustęp 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 1508 ze zmianami, w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023, Monitor Polski z 2018 roku, pozycja 1007, Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w artykule
8 ustęp 1 ustawy o pomocy społecznej w celu udzielenia wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom wymienionym w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 spełniają warunki otrzymania pomocy wymienione w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 38/298/14 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2014 roku, pozycja 540. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Frombork. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. Bardzo proszę o głosowanie. Pani Błoch Ewa – za. Fiuk Beata – za. Pan Gawłowski Jacek – za. Pani Magdalena Jakubczyk – za. Pani Janicka Anna – za. Pan Karpowicz Bartosz – za. Pan Kochański Tadeusz – za. Pan Markun Robert – za. Pan Ryszard Pawluczuk – za. Pani Agnieszka Ros – za. Pani Rusnak Teresa – za. Pani Urbanowicz Jadwiga? Za. Pani Longina Welki? Za. Pan Marcin Zabłocki? Za. Pani Zakrzewska Urszula? Za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 3/20/18 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 994 ze zmianami, artykułu 96 ustęp 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 1508 ze zmianami, w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023, Monitor Polski z 2018 roku, pozycja 1007. Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w formie posiłku oraz za udzielone świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom wymienionym w wieloletnim rządowym programie Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości do 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w artykule 8 ustęp 1 ustawy o pomocy społecznej. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 38/299/14 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.
2020, dziennik urzędowy województwa warmińsko-mazurskiego z 2014 roku, pozycja 541, paragraf 3, wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Frombork. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. Przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo. Pani Błoch Ewa. Za. Pani Fiuk Beata. Za. Pan Gawłowski Jacek. Za. Pani Magdalena Jakubczyk. Wstrzymuje się. Pani Janicka Anna. Za. Pan Karpowicz Bartosz. Za. Pan Kochański Tadeusz. Za. Pan Martin Robert. Za. Pan Paweł Czukusza. Za. Pani Agnieszka Ros. Za. Pani Rusnak Teresa. Za. Pani Urbanowicz Jadwiga. Za. Pani Longina Węgiel. Pan Marcin Zabłocki? Za. Pani Urszula Zakrzewska? Za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta 13 głosami za, 2 wstrzymującymi się. Uchwała nr 3/21/18 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego Posiłek dla dzieci i młodzieży z gminy Frombork na lata 2019-2023. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 ze zmianami, w związku z artykułem 17 ustęp 2 punkt 4 i artykułem 110 ustęp 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 1508 ze zmianami, w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023, Monitor Polski z 2018 roku, pozycja 1007, Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się gminny program osłonowy Posiłek dla dzieci i młodzieży z gminy Frombork na lata 2019-2023, stanowiący załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 38/300/14 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania, pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy we Fromborku. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Bardzo proszę, przeprowadzenie głosowania. Pani Błoch Ewa. Wstrzymuje się. Fiuk Beata. Za. Pan Gawłowski Jacek. Za. Pani Magdalena Jakubczyk. Za. Pani Janicka Anna. Za. Pan Karpowicz Bartosz. Za. Pan Kochański Tadeusz. Za. Pan Markun Robert. Za. Pan Pawluczuk Ryszard. Za. Pani Agnieszka Ros. Za. Pani Rusnak Teresa. Za. Pani Urbanowicz Jadwiga. Za. Pani Longina Welki. Za. Pan Zabłocki Marcin. Za. Pani Zakrzewska Urszula. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, uchwała została podjęta 14 głosami za, przy jednym wstrzymującym się. Uchwała nr 3/22/18 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie przekazania projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2018 roku pozycja 994 z późniejszymi zmianami w związku z treścią artykułu 8 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Dziennik Ustaw z 2017 roku, pozycja 2180, Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Panie Przewodniczący, mogę zabrać głos przed podjęciem uchwały? W kwestii tej uchwały, rozumiem. Tak. Bardzo proszę. Proszę Państwa, na posiedzeniu komisji omawiałem ten regulamin. W międzyczasie otrzymałem zaprzyjaźnionej gminie decyzję odmowną dotyczącą ZZBiR-Bukra, decyzję odmowną zatwierdzenia ich regulaminu, który to regulamin był bliźniaczo podobny do złożonego przez naszą gminę. Więc w związku z tym chciałbym zaproponować pewne zmiany w tym regulaminie, które pozwolą nam, myślę, uniknąć decyzji odmownej wydanej przez RZW w Gdańsk. Jeżeli Państwo się zgodzą, to przedstawię teraz te proponowane zmiany. One są kosmetyczne, niemniej jednak RZW w Gdańsk miał uwagi na tej kolejnej części zasadne i oddalił do poprawy do regulaminu zaprzyjaźnionej gminy, której uzyskałem tę decyzję. Tak. Panie dyrektorze, przepraszam bardzo, ja bym poprosił tutaj opinię Państwa radnych, czy będziemy rozpatrywali w takim razie te poprawki teraz? Czy są również... Jeśli można jeszcze jedno zdanie, to są proste poprawki polegające w zasadzie na skreśleniach niektórych zapisów. Ja się dowiedziałem o tym dopiero wczoraj. Ale jeszcze był taki, przed sesją mogliśmy także zapoznać się. Myślę, że możemy to poprosić uchwałę, jeżeli ktoś jest przeciw. To jest dla Państwa. To musi od 1 stycznia być? Nie, to nie może być. Zaprzyjaźniona gmina została przez odmowną zatwierdzenia regulaminu i wiem w tej chwili, dlaczego tę decyzję dostała i możemy szybko wprowadzić zmiany, które mogą nam po prostu ułatwić życie w przyszłości. Jeżeli taka Państwa będzie decyzja, przedstawię te zapisy, które proponuję zmienić. To są dosłownie 3 punkty do wykreślenia. To dziwne, że skończysko z polityka zostało zmienione, tak? Odrzucone. Były na tyle istotne, że decyzja była... Dlatego uważam, że powinniśmy to albo pracować na sesję. Czy my możemy przełożyć się na sesję? Z tego, bardzo proszę. W takim razie ja wnoszę o wycofanie uchwały z porządku obrad. Już z regulaminem. Proszę Państwa, musimy przygotować listę do imiennego głosowania. Nie, bo tu mamy nagłówek, to nie. Ja mam taką. Jest czysta. Bo w sumie będzie to głosowanie o zmianę porządku obrad, o wycofanie uchwały, więc bezwzględną większością. Więc po pierwsze bezwzględną większością, prawda? Natomiast tutaj możemy poprzestać tylko i wyłącznie na głosowaniu jawnym. Nie ma bez konieczności innego. To jest kwestia proceduralna w tej chwili. Więc zmiana porządku obrad. Chyba że tutaj, tak jak pan radny powiedział, przewodniczący zdecyduje się, państwo zdecyduje się obradować dalej nad tą uchwałą i zdecyduje się o jej nieprzyjęciu. W związku z czym wtedy głosowanie nie. Więc tutaj wnioskiem dalej idącym jest to wycofanie, czyli o zmianę. Jest to zmiana porządku obrad. Ponieważ w tej chwili zmiana porządku obrad w związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym może nastąpić w każdym czasie obrad sesji, a więc ten wniosek jest dopuszczalny i co
zasadzie podjęty przez Państwa przewodniczącego. Tutaj bym sugerował tylko i wyłącznie głosowanie jawne poprzez podniesienie karty głosu. Głosowanie nie zajmuje. To jest kwestia proceduralna. Ale jeżeli Pan Przewodniczący nie będzie błędem, nie będzie. Nie, ja polegam na Pańskiej opinii. Dla mnie Pan jest autorytetem. Proszę Państwa, w związku z informacjami udzielonymi przez Pana Radcę Prawnego głosujemy wniosek złożony przez Radną Magdalenę Jakubczyk o wycofaniu tego projektu uchwały z porządku dzisiejszego. Czyli mam tylko pytanie, czy terminy zostaną zachowane? Czy u nas terminy jakoś... Nie ma terminów narzuconych. I skierowaniu tego projektu pod, do rozpatrzenia przez komisję na najbliższych posiedzeniach. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem wniosku Pani Radnej Magdaleny Jakubczyk? Proszę o podniesienie mandatu. Dziękuję bardzo, jednogłośnie. Bez żadnych zmian możemy prowadzić dalej porządek. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 3/23/18 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej we Fromborku. Na podstawie artykułu 25 ustęp 4 ustawy ustęp 4 oraz ustępu 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy, Dziennik Ustaw nr 61, pozycja 710 oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy, Dziennik Ustaw nr 66, pozycja 800 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 2/15/14 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej we Fromborku w paragrafie pierwszym dodaje się ustęp 7 w brzmieniu: członkom Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za udział w każdym posiedzeniu komisji przysługuje dieta w wysokości określonej w ustępie pierwszym, a przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w wysokości 150 zł za każde posiedzenie. 2. Dodaje się w ustępie 8 ustęp 8 w brzmieniu: członkom komisji doraźnej za udział w każdym posiedzeniu komisji przysługuje dieta w wysokości określonej w ustępie pierwszym, a przewodniczącemu komisji doraźnej w wysokości 150 zł za każde posiedzenie. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Frombork. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób tradycyjnie przyjęty. Paragraf czwarty. Przepisy niniejszej uchwały mają zastosowanie w stosunku do diet dotychczas niewypłaconych. Proszę o głosowanie. Pani Błoch Ewa. Pani Fiuk Beata. Za. Przepraszam, przepraszam. Tutaj słuszna uwaga. Jedną uchwałę żeśmy wycofali. W związku z tym przesuwamy numer uchwały o jeden numer wstecz. Czyli będzie uchwała numer 3/22/18. Bardzo proszę. Pan Gebłowski Jacek. Za. Pani Magdalena Jakubczyk. Za. Pani Janicka Anna. Za. Pan Karpowicz Bartosz. Za. Pan Kochański Tadeusz. Za. Pan Markun Robert. Za. Pan Paweł Tuchryszard. Za. Pani Agnieszka Ros. Za. Pani Rusnak Teresa. Za. Pani Urbanowicz Jadwiga. Za. Pani Lądzina Belki. Pan Marcin Zabłocki. Za. Pani Zakrzewska. Za. Dziękuję bardzo.
Uchwała numer 3/20, 3/18 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 20. Już poprawiłem, jest 23. Uchwała numer 3/23/18 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania radnym Rady Miejskiej we Fromborku oraz sołtysom jednostek pomocniczych gminy Frombork diet za udział w pracach Rady w dniu 30 listopada 2018 roku. Na podstawie artykułu 25 ust. 4 oraz artykułu 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami, Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przyznaje się dietę w wysokości 100 zł dla radnych Rady Miejskiej we Fromborku oraz sołtysów jednostek pomocniczych gminy Frombork za udział w pracach Rady w dniu 30 listopada 2018 roku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Frombork. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Proszę o głosowanie. Pani Ewa Błoch. Za. Beata. Za. Pan Gawłowski Jacek. Za. Pani Magdalena Jakubczyk. Za. Pani Anna Janicka. Za. Pan Karpowicz Bartosz. Za. Pan Kochański Tadeusz. Za. Pan Marków Robert. Za. Pan Pawluczuk Ryszard. Za. Pani Agnieszka Ros. Za. Pani Rusnak Teresa. Za. Pani Jadwiga Urbanowicz. Za. Pani Longina Welk. Za. Pan Marcin Zabłocki. Za. Pani Zakrzewska Urszula. Za. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała numer 3/24/18 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji skargi z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie powołania sekretarza gminy we Fromborku. Na podstawie artykułu 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2018 rok, pozycja 994 z późniejszymi zmianami, Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje. Paragraf 1. Rada Miejska we Fromborku przekazuje do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji skargę z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie powołania sekretarza gminy Frombork. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej we Fromborku. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Proszę o głosowanie. Pani Błoch Ewa. Za. Beata. Za. Pan Gawłowski Jacek. Za. Pani Magdalena Jakubczyk. Za. Pani Janicka Anna. Za. Pan Karpowicz Bartosz. Za. Pan Kochański Tadeusz. Za. Pan Marków Robert. Za. Pan Pawluczuk Ryszard. Za. Pani Agnieszka Ros. Za. Pani Rusnak Teresa. Za. Pani Urbanowicz Jadwiga. Za. Pani Longina Welki. Za. Pan Marcin Zabłocki. Za. Pani Zakrzewska za. Urszula. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Była to ostatnia uchwała z bloku dzisiaj przedłożonego pod głosowanie. Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. Sprawy różne. Kto z Państwa chciałby zabrać w tym punkcie głos? Pan wiceburmistrz, bardzo proszę. Następnie pan dyrektor Wrubel. Szanowni Państwo, chciałbym przekazać informację dotyczącą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Otóż czeka mieszkańców te zmiany, będą one wywołane nie tylko zmianami ustawowymi. Tutaj pan wspomnę o rozporządzeniu Rady Ministrów z 6 marca 2017 roku, który wprowadził nowe stawki opłat. I tak się stało, że w 2018 roku ona wzrosła sześciokrotnie, ale to na tym nie koniec, bo wzrosła z 24,15 groszy do 140 zł. W
2019 wzrosną o kolejne 30 do 170, a w 2020 aż o 100 zł, czyli do 270 zł. Co to oznacza, że właściwie to spowodowało, że Rada Miejska w Elblągu podjęła uchwałę zmieniającą stawki opłat za przyjęcie niesegregowanych odpadów z 324 zł do 383,43. To jest wzrost o 18,3%. I my te opłaty jako gmina Frombork ponosimy i my będziemy ponosili jeszcze wyższej kwocie, jeśli nie zostaną podjęte działania w celu regulacji stawek za odbiór tych odpadów, no to straty szacunkowe na dzień dzisiejszy by wyniosły za 2019 rok w wysokości około 82 tysięcy złotych. Stąd też trwają przygotowania zmierzającej do zmiany uchwały za opłaty zagospodarowania odpadami. Jeszcze jedna ustawa się pojawiła, która mówi wprost, że osoby niesegregujące powinny płacić 4 razy stawka niesegregowana. Czyli jak na dzień dzisiejszy na Frombork mamy 12,50, to osoba, która nie segreguje, powinna płacić 50 zł. No, skutek będzie jeden. Tak? My też przeprowadzimy akcję propagandową zachęcającą wszystkich do zmiany deklaracji, ale i faktycznej zmiany podejścia w zakresie gospodarki odpadami, czyli wszystkich zachęcimy do segregowania tych odpadów. I taka symulacja i materiały zostaną przygotowane też dla radnych, żeby się zapoznać, o ile złotych może ta kwota wzrosnąć. Na razie szacunkowo, bez stuprocentowej pewności, możemy mówić o kwocie rzędu 16 zł, ale szczegóły to dopiero po analizach dodatkowych i przygotowaniu materiałów dla Państwa. Także to trochę smutna informacja, ale to nie jest uzależnione ani od woli radnych, tak? Bo każdy by chciał, żeby te opłaty były jak najniższe, ale tu, że tak powiem, ustawodawca wprowadza pewne rygorystyczne opłaty, które Urząd Marszałkowski powinien popierać, a co za tym idzie, trzeba będzie taką uchwałę podjąć. To jest, jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami. Jeśli ktoś ma pytania, bardzo proszę. Jeśli nie, to jeszcze mam drugą informację dotyczącą lodowiska. I szanowni Państwo, taką analizę, żeśmy wstępną zrobili kosztów funkcjonowania. W tym roku to lodowisko będzie, ale prośba, żeby Państwo się przyjrzeli, zastanowili, czy jest zasadne i zarekomendowali panu burmistrzowi wskazówki bądź sposób postępowania. Dlaczego? Otóż, szanowni Państwo, koszty, jakie ponosimy w związku z sezonowym utrzymaniem takiego lodowiska, to montaż około 11 600 zł, wymiana zużytych elementów, uszczelniaczy, to jest od 5 do 8 tysięcy, demontaż 10,5 tysiąca, oczywiście wszystko kwoty brutto, opłaty przyłączeniowe 726 tysięcy, koszty dostawy wody 1000. A łącznie? Łącznie wszystkich kosztów 58 tysięcy. To jest 726 to jest opłata przyłączeniowa. Ale to złotych. Złotych. No i przepraszam, to... No właśnie. Wybaczcie, proszę, nic dziwnego, że tutaj takie poruszenie. Energia elektryczna 22 tysiące złotych i wynagrodzenie obsługi 3,5 tysiąca. Dane oczywiście za poprzedni rok. Także tutaj kwestia, ja myślę, obserwacji, zobaczymy, jakie są też warunki. Później będzie na pewno takie sprawozdanie, które podsumuje te wydatki na ten cel wydane. Być może lepiej by było, żeby udostępnić bezpłatnie salę gimnastyczną, jeśli dla tych, którzy by chcieli korzystać się, albo inną formę.
No jakby nie było, to nie jest mało, ale oczywiście kwestia rozważań i rekomendacji, bo to są oczywiście jednorazowy wydatek, który przemija. Oczywiście jest fajnie, miło i przyjemnie, ale opłat żadnych Urząd Miasta nie pobiera, tym samym te koszty w całości pokrywane są z budżetu Miasta Jędrzejowa. Czyli żadnych przychodów z tego tytułu, z tytułu korzystania z lodowiska nie ma, nawet dla osób? Pani na otwarte lodowisko było w 2018 roku? Do tygodnia? Że nie może tym młodzież wszystko zamknąć, na własnym zamknąć, środowisko zamknąć. W też te szkoły tego było. W tym roku może będzie mroźniej, bo tak się zanosi, ale to wszystko jest, jakby nie było, koszty stałe, które ponosimy, montażu, demontażu, to połowa z tych kosztów, które nie podlegają dyskusji praktycznie. Nie? Uzupełnienie tamtym płynem, który Boryko chyba, czy glikolem, jakby nie było niezamrażającego płynu. To 50% z tego, czyli około 30 tysięcy trzeba podnieść bez względu na to, czy ono funkcjonuje tydzień, czy 9 tygodni. Okres 5-letni już minął funkcjonowania, więc wydaje mi się, że można by było oszczędzić chociażby na montażu, którego nie musowo, który montaż urządzeń czy demontaż może być wykonywany chyba we własnym zakresie, bo do tej pory to było objęte gwarancją, tak? Rozważenie. Sugestie są takie, że no, montażu i demontażu powinna wykonywać firma specjalizująca się w tym, bo tam pod ciśnieniem się ten glikol wprowadza i żeby była szczelność tego systemu. No ja nie chciałbym tutaj... To może chodzi o wyrocznie, ale żeby na pewno już czasami trzeba korzystać. No tak, ale można rozważyć również możliwość, że załóżmy technicznie rozstawianie band i tak dalej. Samo napełnianie rozumiem, że to firma musi być przeszkolona, bo środki niebezpieczne. Ale samo ustawienie, może pogoda będzie łaskawsza. No, być może. Ja osobiście jestem, tak jak tutaj pani wiceprzewodnicząca podpowiadała, no już wystarczająco dużo rzeczy we Fromborku zamknięto, więc szukajmy może... Nie, to nie w tym kontekście, ja rozumiem, było mówione, tylko żeby zastanowić się, w jaki sposób można by było te koszty nieco obniżyć. Wiadomo, że do... To się wiąże z odpłatnością przez mieszkańców, więc... Znaczy, wyglądu też się płaci. Ale jakieś drobne opłaty. Symboliczna złotówka. No to symboliczna była, 1700 zł, jak dobrze słyszałem. Ale to nie była dla dzieci z naszej gminy. Dzieci spoza naszej gminy też były zwolnione z korzystania. No dobrze, ale to pan burmistrz zasygnalizował problem do przemyślenia, zastanowienia się. Sądzę, że do tematu wrócimy. Po tym sezonie będą aktualne dane z kosztów utrzymania tego lodowiska. Więc troszeczkę jeszcze czasu przed nami. Istotne by było, żeby jacyś pracownicy byli w tym momencie, czy rozkładali teraz. Tak, słuszna uwaga, żeby ktoś tam z miejscowych podejrzał, jak się do tego... Tak. No część tych ludzi to pracuje już któryś raz, więc sądzę, że mieli okazję się przyjrzeć. Pan dyrektor Wróbel prosił jeszcze o głos. Tak, jeśli można, na komisjach rozmawialiśmy kilka czy kilkanaście minut na temat powiadamiania czy też informowania w związku z tą awarią wodociągową na osiedlu. Więc sprawdziłem, dlaczego, z czego wynikła ta sytuacja. I tak, proszę Państwa, na komórkowy ten telefon alarmowy tego dnia przyszły tylko dwa połączenia. Jedno o 14.28, końcówka numeru 956, drugie o 17.09, końcówka numeru 103. Z uwagi na dane osobowe podaję tylko końcówkę numerów komórkowych, które się dodzwoniły, a innych połączeń czy prób wykonania połączeń na ten numer komórkowy nasz nie było. Natomiast jeśli chodzi o możliwość połączenia z oczyszczalnią, to mówię złośliwość rzeczy martwych. W sobotę ktoś nam uszkodził kabel telefoniczny, biegnie do oczyszczalni, awarię, operator usunął się w poniedziałek w godzinach popołudniowych. To tyle kwestii wyjaśnienia, które Państwu obiecałem na komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos?
Bardzo proszę, panie Udanowicz. Obiecał pan przedstawić kwotę, jaka była zaoszczędzona. Ja bym informował panią radną. No nie tak, ale może inni radni też by chcieli. No więc tak, padło również pytanie, o ile się zmniejszyły koszty związane z usunięciem tej kilkudziesięcioletniej awarii pod wieżą wodną, więc szacunkowy koszt koszty zostały zmniejszone i eksploatacji o około 20 tysięcy złotych rocznie. To jest przybliżony koszt. Nigdy się tego dokładnie nie da powiedzieć. Wynika to z kosztów energii oraz opłat środowiskowych. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby? W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam trzecią sesję zwyczajną Rady Miejskiej we Frombowie. Dziękuję państwu za obecność. Jeszcze chwilkę, bo ja chciałam w imieniu szlachetnej paczki na ręce pana przewodniczącego złożyć podziękowania dla pana burmistrza za włączenie się do akcji. Wiadomo, dobro zawsze powraca. Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich, którzy się włączyli w tą akcję. Dziękuję bardzo. I taki skromny organizator. Dziękuję bardzo. Przyjmuję to podziękowanie w imieniu wszystkich państwa radnych. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo.